Arkadiusz Kędziora, Sporty Walki Ork, ze mną Róża Gumienna. Róża, chciałbym, żebyś skomentowała krótko tą walkę, ten pojedynek. Ciężko komentować tą walkę, no jestem troszkę zawiedzona. Wiadomo, wygrałam, no to trzeba się cieszyć, natomiast no myślałam, że to będzie trochę cięższe wyzwanie. No wydaje mi się, że chyba po prostu moja przeciwniczka sama nadziała się na pierwszy mój prawy cios prosty, który tak naprawdę rzuciłam go po prostu w powietrze. Tak myślałam, że tak to będzie, żeby stworzyć sobie jakiś dystans, ona się na niego nadziała, jeden, drugi, no i się przestraszyła najwidoczniej, chyba że coś się stało. No nie wiem, jeszcze nie sprawdziłam tego, ale no jestem troszkę zawiedziona. No myślałam, że będzie to dłuższa na pewno walka, tak? Oczywiście jakbym zawsze, jak mam okazję, no to chciałabym skończyć wcześniej, no ale no nie podejrzewam, że tak to będzie wyglądało. Fakt, że przeciwniczkę miałam zmienioną 3-4 dni przed walką. O samej gali dowiedziałam się jeszcze 2 tygodnie temu dopiero, więc wszystko na takich szalonych papierach, no ale no, co mam powiedzieć. Widziałaś się w ostatniej chwili w ogóle, widziałaś jakieś walki swojej przeciwniczki? Właśnie to było wszystko owiane taką tajemnicą, tak? Pierwsza przeciwniczka, co dowiedziałam się 2 tygodnie wcześniej, no to już trochę jakichś tam danych zebrałam, natomiast tutaj po 2-3 dniach szukania, 4 dniach naprawdę tylko się dowiedziałam, że ma tytuł mistrzyni Białorusi w Muay Thai. Dużo osób szukało tych informacji, gdzieś były skrzętnie, powiedzmy, ukryte, no... Jedyne, co znalazłam osobiście, to faktycznie miała tytuł mistrzyni Białorusi, tak? W Muay Thai. Wcześniej utytułowana zawodniczka Muay Thai Kasia posiadała, teraz tutaj znowu dzisiaj, więc myślę, że byłaś w pełni przygotowana. To znaczy, muszę powiedzieć, że na tej gali znajdują się no już teraz tak 4 moje przeciwniczki z tego roku, bo i walczyłam w tym roku z Weroniką Cmarową, i z Kasią Posiadałą, i z Martą Guszta, która też tutaj się znajduje. No i teraz Weronika Polowikowa. No cieszę się, zakończyłam rok z 4 zawodowymi wygranymi, no i oczywiście z turniejami amatorskimi. No nie mogę narzekać, natomiast mam nadzieję, że przyszły 2016 rok stawi przede mną jeszcze cięższe wyzwania, którymi chciałabym się zmierzyć. Co sądzisz w ogóle o dzisiejszej gali Ladies Fight Night? Jestem mile zaskoczona. Myślałam, że faktycznie jak same dziewczyny to może być różnie, natomiast atmosfera jest bardzo fajna. Zdjęcia, które miałyśmy wykonywane po południu, też świetnie się bawiłyśmy. Gdzieś to nas też integruje. Nie myślałam, że faktycznie gala składająca się z walk samych kobiecych może być tak ciekawa od zaplecza. Mam nadzieję, że przyjmie się to i bardzo chętnie wezmę udział jeszcze w kolejnej edycji, jeżeli organizatorzy mnie zaproszą. Odejdźmy teraz może od tematu Ladies Fight Night. Chcielibyśmy się dowiedzieć, kiedy pierwszą damę Fenu zobaczymy w organizacji Fight Exclusive Night. No na pewno nie w styczniu, natomiast no, w drugiej jakby części tego pierwszego półrocza na pewno, no jeszcze dokładnie tak, nie wiem, tak, czy to będzie troszkę wcześniej, czy troszkę później, natomiast na pewno zobaczycie mnie Państwo w przyszłym roku w 2 walkach dla Fight Exclusive Night, to na pewno. Zapytam jeszcze o okres przygotowawczy. Tym razem jesteś zadowolona w pełni? Znaczy tu okres przygotowawczy był taki specyficzny, ponieważ tak zawalczyłam walkę z Fen na Fenie, tydzień zrobiłam przerwę i prawda jest taka, że przygotowywałam się na turniej amatorski, aby zakończyć sobie ten sezon. Ten turniej mi nie wyszedł, znaczy nie wypalił, no i tak naprawdę dzień zrobiłam sobie przerwę i po dniu dowiedziałam się o tej gali, więc tak naprawdę bardzo krótki okres przygotowań ogólnie, ale byłam przygotowana. Tak. Dobrze, w takim razie mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy Cię w ringu i powodzonka. Ja również dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich kibiców. Dziękuję.